Byliśmy dzisiaj z naszą córką Nel w centrum handlowych na zakupach i w pewnym momencie, kiedy było bardzo głośno, było bardzo dużo ludzi, bardzo wiele kolorów wokół nas, Nel zaczęła wołać z wózka: tatusiu, ja chcę jechać do domu. Ona po prostu straciła poczucie bezpieczeństwa w tym sklepie i bardzo chciała wracać tam, gdzie czuje się bardzo dobrze, a więc do domu. Pojechaliśmy szybko do domu, poprosiła o swoje kakałko i potem bardzo szybko zasnęła, bo czuła się bezpiecznie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Niesamowity tekst. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych tekstów, gdzie widać wyraźnie, że apostoł Paweł, zwracając się do zboru w Rzymie, mówi o tym, że Pan Bóg oferuje nam przez Jezusa Chrystusa niesamowitą relację. Że nie musimy już ulegać bojaźni, tak jak było to w czasach przed Jezusem, gdzie pobożny Izraelita bał się relacji czy spotkania w ogóle Boga, dlatego że takie spotkanie twarzą w twarz groziłoby śmiercią. Pamiętamy Mojżesza, który padał przed gorejącym krzewem, czy moment, kiedy chował się w rozpadlinie skalnej, bo wiedział, że jeśli zobaczy się z Bogiem twarzą w twarz, to umrze. Dostajemy tutaj jasny komunikat. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. To niesamowite słowo Abba, arameizm, czyli z języka aramejskiego tato, tatusiu, mówi o niesamowitej relacji, która została nam umożliwiona przez Jezusa Chrystusa z naszym Panem. I moi drodzy, często tak jak w tym centrum handlowym bywa tak, że żyjemy w świecie, który jest pełen chaosu, pełnym niebezpieczeństw, pełnym w ostatnim czasie zamachów terrorystycznych i niepokoju, w świecie, gdzie tracimy poczucie bezpieczeństwa. Dostajemy niesamowitą relację Boga, który jest obok nas. Relację, która sprawia, że jako ludzie wierzący czujemy mimo tego wszystkiego pokój w sercu. I na koniec, co więcej, dostajemy obietnicę, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. A więc jako wierzący ludzie, mając perspektywę nieba, perspektywę wieczności, odchodząc nawet z tego świata, nie boimy się śmierci, bo ta relacja, poczucie tego, że Bóg, Ojciec, Tato jest przy nas, pozwala nawet usunąć lęk przed śmiercią. I tego pokoju Bożego, tej niesamowitej relacji z Panem Bogiem w Chrystusie, wszystkim Wam życzę.